ten, który pomaga w walce ze ślimakami w ogrodzie. Czarny z pomarańczowym dziubkiem. Kos. Piękny. No to też słyszycie na 100% nad jeziorem. To ten ptaszek nazywa się trzciniak. Na zaproszenie Sławskiego Domu Kultury przyszłam tutaj porozmawiać z dziećmi na tematy, które w danym dniu dzieci chciały poruszyć, zapytać o jakieś problematyczne sprawy, które je nurtują, drążą lekarza weterynarii, na które byłam w stanie odpowiedzieć. No, dzieci były zainteresowane przyrodą ogólnie, tą, która tutaj jest dookoła nas, no, mamy jezioro, jakie tu występują ptaki, w tej chwili trochę o okresie zimowym porozmawialiśmy, jak, w jakim stopniu ludzie są w stanie pomóc przetrwać zwierzętom ciężki okres, tym dziko żyjącym i tym, które mamy w domu, na podwórzu. No, poza tym jeszcze tam postarałam się nadmienić parę słów na temat zagrożeń, jakimi mogą się dzieci spotkać w czasie zabawy na terenach otwartych. Z tego, co udało mi się dowiedzieć z planu ferii, dzieci mogły przyprowadzić swoich pupili, niestety pupili nie było, ale widziałem, że odtwarzała Pani głosy zwierząt, głosy ptaków tym dzieciom. Czy dzieci wykazały się dużą znajomością? Tak, bardzo dużą znajomością, szczególnie bardzo dobrze znają wszystkie występujące u nas na terenie jeziora. Także no, z racji tego, że bywają nad tym jeziorem i no, bardzo dobrze się orientują, nawet po głosie są w stanie rozpoznać. No i nasze godło orła, naszego przedniego, też pięknie rozpoznały na obrazkach. A czy dzieci wiedziały, jak pomagać dzieciom, jak pomagać zwierzętom zimą? Tak, bardzo dużo wiedziały, bardzo wiele dzieci wiedziały, w jaki sposób zadbać o zwierzęta zimą, co powinny jeść, jak je dokarmiać. Oczywiście duża rola tutaj rodziców, bo tu tata pomógł zrobić karmik i tak dalej, także są bardzo mądre dzieci w Sławie. Czeka wiele atrakcji. Mamy spotkania teatralne, warsztaty taneczne, ciekawostki ze świata muzyki, bardzo dużo atrakcji. Plany dostępne są na stronie internetowej Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku oraz na Facebooku. Zapraszamy wszystkie dzieci na ferie pełne wyzwań i doskonałej zabawy.